Czy dzisiaj jeszcze pani ma problem z tym, co założyć na daną galę? Bo pani zawsze jest perfekcyjnie ubrana, jest pani okrzyknięta najlepiej ubraną Polką, dobrym stylem, zawsze elegancko, zawsze odpowiednio, zawsze oryginalnie. Ma pani jeszcze taki problem z tym, co gdzie ubrać, czy to już jest tak w ciemno? Pani już wie, że po prostu ta sukienka będzie dla pani. Sytuacje zdarzają się różne. Jak to z kobietami bywa? Staram się być osobą przewidującą pewne okazje i przygotowywać się do nich, aczkolwiek czasami jestem też zaskoczona i zdarzają mi się też sytuacje, Boże, ja nie mam przecież co na siebie włożyć. Mimo, że szafy się nie domykają. Bez przesady. Myślę, że moja zapobiegliwość polega na tym, że ja przy jakichś okazjach wolniejszych, kiedy jestem gdzieś na wakacjach albo mam taki czas, gdzieś sobie chodzę i po prostu mogę sobie wyjść spokojnie na zakupy, a nie w szalonym biegu szukam czegoś konkretnego, bo to jest wtedy no, najgorszy wariant z możliwych. Wtedy kupuję coś, co nie jest do końca jeszcze zaplanowane, kiedy ja to na siebie założę i po prostu od czasu do czasu coś takiego wyciągam w szafie, co nie wiem, wisiało na przykład 2 albo 3 lata, ja mówię, przecież to wróciło, to jest ten kolor i to mnie ratuje,